Marzec 45. Z 9. Pancerną i 99. mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka. Ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. Wow. A co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ja bym tam nie właził. Pearson dawał w gaźnik. Dzięki za cynk. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Cożeś kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Spieprzaj! Spieprzaj! Nigdzie się nie wybieram! Spieprzaj, mówię! Nóż, kurwa! Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przybycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu, gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się! Nie żyje! Niech jego ofiara coś znaczy! Żadna ofiara zbyt wielka! Co ty wiesz o poświęceniu? Nic! Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę. Ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu, mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się włazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. Nie cała. Weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. To jest kotonowe. Jeśli Zussman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. No dobra, oto i on! Ostatni most na Renie! Przeprawimy konwój i jesteśmy u Fryców. I pozamiatamy. Wszystko albo nic. No tutaj zmierzaliśmy. Dobra! Za mną, ruchy! Musimy zabezpieczyć wejście na most! Tak jest, sir! Jazda! Hej! Nie próbuj mnie zawieść! Dostałeś drugą szansę! Nie zawiodę. Ruchy! Konwój będzie nas usłaniał przy podejściu do mostu! Ruszajmy! Ogień krzyżowy! Wprost z drogi!
Przypalam! Daniel, zajęło! Zabezpieczyć górne piętra! Idziemy! Czysto! Oddział za mną! Idziemy na most! Hören meine Beine nichts bewegen, Amerikaner. Ich flehe euch an. Szwaby wysadzą ten most. Musimy ich zatrzymać. Staj, co jest? Rzucają, co mają. Dajcie nam trochę czasu. Zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniels i Stiles osłonią saperów. Pytania? Gotowi? Idziemy, idziemy! Wy dwaj, zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem. Szkopy się wycofują! Uwaga, nie wychylać się! Twoich własnych ludzi. Bando oszołomu. Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy robotę do wykonania! Daniel, wezwij ostrzał moździerzowy! Słyszycie? Masz ten dym sygnalizacyjny? Stukasy! Poczekaj, zobaczymy cel. Rzuć mi ten dymny! Leci!
motocykla! Znaleziono pozycję szkodu! Sierżancie, potrzebuje celów! Ej, Daniels! Mam dym i granaty! Przydałyby mi się! Proszę! Rzucam granat! Daniel, co czyścisz te wieże? Daniel, wchodź do środka! Wezwij moździerze, Daniels! Wezwij moździerze, Daniels! Rzucam granat! To już wszyscy! Te samoloty za chwilę rozwalą most! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Daniels, Howard! Za mną! Ruchy już! Granaty i dymne, zgodnie z zamówieniem! Dym i ogień zaporowy! Już! Rzucam dym! Do okopu szybko! Ruchy! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze!
zamorkami z piaskiem! Leci granat! Przejmij stanowiska przeciwlotnicze! Brońcie mostu! Obrót w lewo! Oberwał i spada! Na pierwszej! Prosto w cel! Tak! Dobry strzał! Poradzisz sobie, taniec! W dziesiątkę, taniec! Masz go! Krój dalej! Po lewej! Oberwał i spada! Namierzyli cię, taniec! Masz go! Po prawej! Oberwał i spada! Po lewej! Nie odpuszczaj! Świetnie! To nasze samoloty! Teraz dopiero rzucę na nas wszystko. Lecą do ciebie! Wskaż wrogów! Sierżancie, potrzebuje celu! Masz, Daniel! Trafiłem go! Daniel! Granaty i dymne! Podaj, szybko! Lecą do ciebie! Poddają się! To koniec! Koniec! Most jest nasz. Plutonowy Howard. Chyba jestem panu winny przeprosiny. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam! Tworzymy historię, chłopie. Pierwsi zamiary. Czego się gapisz, Fryco?
Mamy dane o obozach jenieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Ale sami wiecie, co robić z takimi rozkazami. Tak jest, sierżancie. W porządku. Jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana. Ruszyliśmy z mostu na wschód, przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zussmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zuss jeszcze żyje. Coś czuję, że opuścili okolice. To byli nasi. Przygotuj aparat. Niech świat się o tym dowie. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. Tutaj. Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazową karą. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. No to idziemy za nimi. Nie robię tu sobie nadziei. Obiecałem Zussmanowi ratunek. Znajdziemy go, ale nie gwarantuję, że żywego. Sierżancie, idę na szpicy. Zussman! Szybko! Strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krąg. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Ach.
zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Cholera. Idę po ciebie, Zeus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Nie dziś. Zeusman! Zeusman! Znowu majacze. Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z Wężyn i z Nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi. Bohaterami. To na tyle, chłopy. Zeusman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zeusmana. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jeszcze jakiego? Jak będziesz w Chicago... Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali, odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Do końca. Do końca. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale... nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem.